Witam wszystkich w środę. Mamy 9 dzień maja. Łukasz z tej strony, Fibonacci Dream School. Rapa tutaj interwał D1, dosyć szerokie spojrzenie. Tutaj zbliżamy się do zewnętrznego mierzenia 161,8. Po drodze jeszcze jest układ harmoniczny, ale o nim za chwilkę. Najpierw sobie zaznaczmy to mierzenie, czyli dokładnie jest to poziom 71,93, czyli zewnętrzne duże Fi. 127,2, czyli poprzednie mierzenie, widzimy tutaj trzykrotny był test. Zostało wybite, także zgodnie z metodologią Fi, bo pamiętajmy, jeżeli jeden poziom jest wybijany, rynek kieruje się na poziom następny, więc ja symbolicznie to mierzenie 127,2 skreślam, ono przestało obowiązywać, obowiązuje 161,8. Dodatkowym potwierdzeniem, no, na pewno jest szeroki układ harmoniczny zewnętrzny, układ Kraba. Zwróćmy uwagę, jak on wygląda, jaka jest jego struktura. No i przede wszystkim charakterystyka tego układu jest taka, że fala CD bardzo często jest rozciągnięta w czasie. No zwróćmy uwagę, ile ona może tutaj trwać. No trwać może ponad 2 miesiące. Już trwa ponad 2 miesiące i tak naprawdę zakończy się dopiero w rejonie 161,8, czyli podsumowując, poziom, na który czekamy cierpliwie, który według mnie jest do zaksięgowania, to są okolice 71,93.